Tak. Patrz. Siedzimy rozluźnione, mów coś. Cokolwiek. Halo, 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 to ktoś w radiu. O, to było tak dawno. Piri, 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 puru, puru. To już ostatnio. Raz, dwa, trzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest tylko próbne wideo, żeby sprawdzić, czy widać nas normalnie i czy widać nas dobrze na kamerze. I czy lepiej by było wot tak. Zaraz zobaczymy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A w końcu zaczęliśmy po długich tam próbach i tak dalej. A dziś opowiemy o tym, jak ja zaczęłam gotować, bo ja jestem, jak mi to powiedzieć, młoda. 16-latką. Jak zaczęłam robić wszystkie te kulinarne te wydarzenia, jak mama mi pomagała, jak ten, no mniej więcej o takim temacie. No, to przyjdę do tematu tego, że już dawno, dawno temu, to było około, nie rok temu, pół roku temu. 3 lata temu Maja zrobiła mi pierwszy wasz ukraiński bardzo smaczny. Nie był to pierwszy, nie był to pierwszy smaczny. Nie, to był rok temu, 2 lata temu. 3 lata temu, dwa lata. Go wasz ukraiński, a jeszcze wcześniej gotowałeś wasz ukraiński. Ja pamiętam, jak próbowałam go robić, ale jak mama mi powiedziała, Maja, zrób sama zupę, to ja taka byłam leniwa, mi się nie chciało, myślałam, jak zrobić, a mama mi mówiła, musisz zrobić to, 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 to. No i ja cierpliwie robiłam wszystko, kroiłam, ubierałam, rzucałam, smakowałam i tak dalej, no i jakoś wychodziło. No. Ale takie naprawdę gotowanie takie, że ja sama robię i sama robię tak jak chcę, to jakieś pół roku temu, no prawie więcej niż pół roku temu, ale nie rok temu, często jedliśmy kurczaka. Prawie codziennie kupowaliśmy kurczaka i jedliśmy go. No i moim ulubionym daniem było spaghetti, a do spaghetti sos musi być kurczakowy, sos bolognese. Albo kurczakowy. I to się różni tym, że polonez jest z pomidorami, a kurczakowy jest po prostu samym kurczakiem, bez pomidorów. I sama cebulka i kurczak. No i ja zaczęłam robić tam przyprawy i tak dalej. No i wychodziły mi takie smaczne te sosy. Wszyscy mi chwalili i makaron też doskonale, tak żeby nie był za twardy i nie za miękki. Też potrafię wyczuć. No i tak mniej więcej zaczęłam to. A kulinarne arcydzieła. No i później zaczęłam wiele różnych innych rzeczy też starać się robić, stworzyć. A później przyjechaliśmy do następnego domu, do Indii przyjechaliśmy i tutaj, właśnie tutaj mniej więcej na Goa, w Kanakonie, zaczęłam gotować, ale tu mi chodzi o takie indyjskie dania i potrawy, gdzie mama często robiła swoje ryże z tymi dal, curry i te wszystkie, gdzie próbowała tych wszystkich przypraw. No ja też się zaciekawiłam. Ciekawie by było zrobić coś swojego. No i też zaczęłam różne tam makarony z różnymi sosami, różne. I to już nie były te recepty, jak się mówi, przepisy. To już nie były przepisy, które ja robiłam. To improwizacja. Właśnie. Więc ja teraz powiem, jak Maji pewnego razu wspaniałe curry wyszło. Ja osobiście nazywam to curry, dlatego że zastosowałam indyjskie przyprawy, zrobiła troszeczkę ostre, troszeczkę, no okej, okay. Przypraw indyjskich nie było dużo, ale bardzo dobrze użyła swoje ulubione przyprawy, kitchen king masala. No może to rzeczywiście jest przyprawa taka... To jest miks przypraw. Uniwersalna bardzo, miks przypraw, który jest bardzo uniwersalny, no ale zastosowałam doskonale w odpowiednim... dozie i dodałam do tego niespodziewanie do pomidorowego sosu, dodałam mleko i to było wspaniałe połączenie, po prostu rewelacyjne, nigdy w życiu takiego efektu nie osiągnęłam i no, zainspirowałam do kolejnych poszukiwań nowych smaków. Szczególnie poszukiwań nowych smaków i poszukiwanie oczywiście moich kochanych No, to właśnie była dokładnie improwizacja, tak? Robiłam ten sos. Moje ulubione robienie w ogóle czegokolwiek, jakiegokolwiek jedzenia jest tam, po pierwsze najważniejsza jest cebulka. Jeśli masz tam jakieś różne tam warzywa, na przykład tam paprykę, marchewkę, tam co tam jeszcze, to możesz tam dokroić i tak dalej, czosnek to jest też najważniejsze. No i krojesz, dajesz to na patelnię z olejem,
A później ja tak, jak już to wszystko dałam, teraz gotujemy bez mięsa, to jest wielkie, wielkie ten. Jak już do Indii przyjechaliśmy, czasami. Ale z rybą jeszcze nigdy nic nie robiłam. Chociaż mama planuje zrobić rybę w kokosie. To nie planuję, tylko już byłem u nas chyba w kokosie. A ja nie pamiętam. Jesteśmy na poście, kiedy tylko poskończymy. Och, ukochana nasza ryba w kokosie. No. No i co ja tam mówiłam? Mówiłam, że sosy. Aha, no i robisz ten sos i w pewnym momencie tak myślisz, co by jeszcze ciekawego dodać? Może tych orzeszków, mama lubi orzeszki dawać dodalo. Może tego, może tamtego, ja tak patrzyłam mleko. Zamiast wody można dać mleko. Ja tak przychodzę do mamy, mamo, a co się stanie z sosem, jeśli mleko się tam doda? Ona mówi, no raczej nie. Czy to był papa? Nie pamiętam, nieważne. To był papa, bo ja nie byłam skłonna dodawać mleko, ma jest panem mleka, ja nie znoszę samego mleka, więc ja nie byłam przychylna. Ja nie byłam przychylna tej koncepcji, żeby dodać mleko. Vivienne, jesteśmy zajęci. After. Także to była indywidualna my idea i tylko tato sparił. No i ja dodałam tego mleka, ale tylko drobinkę, tak żeby zobaczyć, co będzie później. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. No i wyszł ten wspaniały sos, o którym mama mówiła. Ale później, u mnie taki w Indiach desery polegają na tym, że są bardzo, bardzo, bardzo słodkie. Tak, tam jest cholerę cukru. A jeden z tych deserów był naszym ulubiony, nazywa się Ras Malai. I to są takie kulki sera w słodkim syropie. Takim on, to ten ser nazywa się... Nie aromatyczny. To chodzi o to, że kardamon tam się daje. I to, ten ser nazywa się chena, a sos rabri się nazywa. Więc teraz Malai objadałyśmy się po raz pierwszy w Varanasi. Chodziłyśmy prawie codziennie do cukierni. W okresie, kiedy siedzieliśmy tam i wydaliśmy Red Fort, czerwony przepiękny fort. To było w Agrze. W Agrze, tak. Czerwony, a w Varanasi Ganges zwiedzaliśmy. Codziennie prawie na Ganges schodziliśmy i patrzyliśmy na ich te rytuały. I to, jak oni tam ludzi wrzucają do wody. No ale wrzucimy zmarłych. Ale wrócimy do naszych słodyczy. Otóż tak, że obżeraliśmy się, objadaliśmy się Ras Malai, który był niewymownie smaczny i w końcu, kiedy nadeszła pora na przyrządzanie samodzielne smakołyków, padło na Ras Malai. No właśnie. Ja to najpierw patrzyłam przepisy, patrzyłam to i właśnie zrobiłam to Ras Malai. I to było takie pyszne i to, ja tak się cieszyłam, że można samemu zrobić takie coś w domu, nie? Za niewielką cenę. No i tam wiele innych jeszcze było deserów. A później było oczywiście jeszcze więcej improwizacji. Na przykład pewnego razu kupiliśmy mnóstwo owoców tam. Arbuz, banan, jabłka, ananas. I ja pomyślałam... Winogrona. Ja pomyślałam... Nie, winogrona to było później. No i ja pomyślałam, a co by ciekawego z nimi zrobić, tak żeby były smaczne, że niekoniecznie surowe, mogą być smaczne. No i ja wzięłam i je usmażyłam. Usmażyłam, oczywiście arbuza nie smażyłam, ale smażyłam ananas, banan i jabłko. A później pomyślałam, z czym by to takie zrobić. I zrobiłam ten ser, który robiłam właśnie na Ras Malai. I też wyszła mi taka sałatka serowo-owocowa, którą możecie znaleźć na naszej stronie. I jeszcze jest taka jedna sprawa. Jak to mama zaczęła na mnie wszystko przerzucać, pewnego dnia mamy mnóstwo słoików z przyprawami, które stoją w kuchni i cholera wie, co to są za przyprawy i do czego się używa i tak dalej. Możesz tylko powąchać, mniej więcej wiesz. A tak to nie masz dlatego tak pojęcia. Tak naprawdę nie wiesz, dlatego że ta przyprawa, jak ją uprażyć albo zastosować, jest zupełnie inna niż ta słupa. Zupełnie. Także przyprawy, potrawy, przepisy na potrawy, indyjskie przepisy na potrawy są w pewnym sensie taką wskazówką, jak ich używasz, dlatego że one te przyprawy okazują się być zupełnie inne niż oczekujemy. Warto skorzystać z nich. No, a pewnego dnia właśnie mama zaczęła, zrobiła taką śmieszną rzecz, ja się bardzo zdziwiłam. Nie śmieszną, normalną. Zaczęła przyklejać na wszystkie te przyprawy naklejki. Z podpisami, żeby uporządkować. No, przyprawy, żeby no... Szczerze mówiąc, sama też wolałam wiedzieć, jak się nazywa co po jakim, chociaż przyprawę no, on może i rozpoznam, ale chociaż przyprawę rozpoznam, jak się nazywa, chociaż powiem, że są przyprawy, które są podobne do siebie na tyle, że ciężko je odróżnić.
I przykładem jest Radunia i Tymol. To jest coś, co ma troszkę, znacznie różni się zapachem, aromatem i zastosowaniem, ale z wyglądu jest zupełnie podobne. Podobnie dzira. Są różne rodzaje tej dziry, czyli kminku, i przynajmniej cztery rodzaje, właściwie wszystkie cztery rodzaje są warte poznania. I dobrze wiedzieć jednak, jak się nastawiają, dlatego że one czasem się różnią, różnią się zastosowaniem, swoimi aromatem. Jest na przykład szach dzira, która się od zwyczajnej dziry bardzo znacznie różni. Wracamy. No, tak jak to mama powiedziała, przyprawy są, jak to się mówi, nie można patrzeć na przyprawę jak tam na okładkę książki. No. Tak, dokładnie. Jak to, jak, nie wiem, jak to się mówiło. Mniej więcej tak. No i teraz mnóstwo eksperymentów robimy. I właśnie na mamy stronie też można zobaczyć wszystko o tych jej przyprawach. Tam robiłam mnóstwo różnych poszukiwań i opisywała każdą z tych przypraw. Ja nie wiem, jak ona mogła to zrobić, ale ona to zrobiła. Nie wiem, czy skończyła, ale jestem pod wrażeniem. Na ten moment będzie gotowa. No i mniej więcej tak to zrobiło się. A ty powiedz, jak ty zaczęłaś indyjskie te dania robić i sosy? No przyjeżdżamy tutaj i czym karmić dzieci? Ileż można kupować banany, karmić dzieci? Makarony. Na śniadanie. Trzeba je po prostu nauczyć jeść to, co oni jedzą tutaj. No a tak jak właśnie już wcześniej powiedziałam, w którejś wcześniejszej wypowiedzi, najlepszym sposobem na uniknięcie zakażeń i zachorowań tutaj na południu Indii. To jest bardzo rzadkie. To jest bardzo, to trudne, żeby nie chorować czy uniknąć różnego rodzaju zakażeń. Jest stosowanie, po prostu jedzenie tego, co oni jedzą. Więc po pierwsze kokos jest uniwersalny na wszystkie zachorowania i problemy z żołądkiem i tak zwaną chorobę podróżną. Czyli problemy trawienne, kiedy... Ty nie mów o kokosach, ty mów o swoich tych odkryciach przepisowych. A po drugie jest przede wszystkim ostra kuchnia. Ostra kuchnia i różne rodzaje chili stosowane niemal w każdej potrawie, nawet czasami słodkich potrawach, to jest po prostu baza tego, żeby pozostać przy zdrowiu. Oni tutaj mają takie... taką metodę i my właściwie uparcie postanowiliśmy za tym podążać i udało się. Maluchy nie chorują i nawet kiedy przychodzą różnego rodzaju choroby dookoła, coś się sieje i dzieci smarkają, nasze pozostają zdrowe właściwie prawie do końca. Dzięki temu, że uparcie jemy ostre, no oni też jedzą ostre, ale dla nas to jest nowość. Tak więc na nas to wyraźnie mocno działa, chociaż nie jemy może tak, aż tak bardzo ostrego jak oni. Że rekomenduję ostre przyprawy. No, a kulinarnych swoich ty? Kulinarnych? No dlatego właśnie zaczęłam eksperymentować z różnego rodzaju curry i sosach. No. A powiedz, ty bierzesz z przepisów te wszystkie curry i te dale. Czy zobaczyłeś, ktoś ci pokazał, później sam robiłeś? Różnie. Ja bardzo chętnie biorę nowy przepis i sprawdzam nową rzecz zastosowania. Przynajmniej kilku nowych rzeczy, których do tej pory nie znałam. Ale kiedy nie mam czasu, albo po prostu kiedy chcę zaszaleć, tak jak Maja, to improwizuję. To się mi dość często ostatnio zdarza, głównie ze względu na brak czasu, więc nie korzystam z kolejnych przepisów, tylko po prostu biorę i łączę nowe rzeczy, które... Dzisiaj na przykład wymyśliłam omlet, nasz klasyczny omlet, taki jak w Polsce, po prostu z dalem, tak jak oni to robią, dalbar, czyli ryż dalem. Taki sam dal, tylko z przyprawami, mocno ostry, lekko słodki, dlatego że niektóre rodzaje dalu są słodkawe. Właśnie taki może z kokosem nawet, właśnie taki zrobić z omlecikiem. Myślę, że mały się będą zadowolone. No, to na razie tyle. Dziękujemy bardzo. Następny ciąg dalszy, następny później. Wkrótce. Pa, pa.